Witam, zdajebiście, to jest kolejny odcinek Wiedźmaka 3, Dziki Gon, a ja jestem Geralt. Nie chciałem tego czytać. Lag. A, jeśli chodzi o te lagi, właśnie. Pierwsza sprawa, jaką chcę powiedzieć, to jest to, że dzisiaj już nagrywałem ten odcinek, więc dojdę do tego samego momentu, co dzisiaj, wcześniej. Szkoda w zasadzie, że się nie zapisało. Miałem problemy z nagrywaniem Wiedźmina. Ale teraz jak wziąłem, że jest w oknie, to jest dobrze. Chociaż to nie jest w oknie tak naprawdę. Ale. Ale. Coś się więcej laguje, jak jest w oknie. Albo jak jest na... A, bo tak. Chyba rozumiem, czemu się bardziej laguje. Trzeba nazbierać gówna. Żeby zrobić gnojówkę. Nie wiem w zasadzie, dlaczego tak powiedziałem, ale dobra, tam ja jestem Geralt z Rivii. Dubzgo. I tak. Ciach. Mam miecz stalowy, mam miecz srebrny. Mamy piękne tutaj... No te pole. Halo, ruszaj się, rzesz. Rzesz. Piękne pole, nie ma co mówić, że nie. A mój... Wiele trupów, a wojna dopiero się zaczęła. Pobieram się śmieci. A co, bo mogę. Wesemir mi nie zabrania. Chociaż ostatnio tego nie robiłem. Prochy. Myślałem, że sobie znajdę jakiś miecz lepszy. Ale nie, tu nie ma nic. Same gówna, prawdę mówiąc. Przynajmniej się posprzedaje, będzie kasa. Prochy, tępy topór. Butelka. Tępy topór. Dobra. Jako... o te lagi chodzi, to... Miałem kupić kartę graficzną i procesor za pół roku, nie? Rano mówiłem, że myślę, że w następnym tygodniu będę miał, ale teraz twierdzę, że będę miał w poniedziałek, już będę załatwiał tą sprawę. Tak, dzisiaj nie mogłem niestety, a nawet szczerze mówiąc, bym wolał, im szybciej, tym lepiej, dłużej się nacieszę przed szkołą. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja jeszcze jestem przed szkołą, dla mnie jeszcze jest tydzień wakacji. Pozdrowienia dla przyszłych pokoleń, znaczy dla przyszłych pokoleń. Pozdrowienia dla ludzi z teraźniejszości. Pozdrawiam ja, Ibiś z przeszłości. To dobrze. Wyszło. Jak tak będę brał wszystkie śmieci, to się przeciążę zaraz. Już pewnie prawie przeciążony jestem. Lag! Niedługo już tego nie będzie. Obiecuję wam. No, mógłbym się niedługo przeciążyć, szczerze mówiąc. Nie, te wszystkie broni to są gówne. Dobra, to idę do tego Wesemira, idę już. Laguj się, nie laguj. Siori. To będzie problem właśnie z tymi okienkami, bo mogę sobie przypadkowo wyłączyć nagrywanie. Co nie było zbyt piękne. Kurde, muszę sobie jakiś lepszy program wynaleźć do tego. Dobra, już wystarczy mi tych prochów. Ile mam tego badziewia zbierać? Jedziemy! Wesemir, idę do ciebie! Kurdie. Kurdie, kurdie.
Tak, i zdecydowałem się na to, że w poniedziałek to zrobię, użyję sequen, bo mogę. Nie irden, tylko quen. Because I can do this. Right, right. Hopa. Przecież muszę po konia później. Wiesz, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Co, gule? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorię. Źle się wojna dla naszych toczy. Jakich naszych? Naszych. Wiedźminów? Jakich naszych? Królestw Północy. A, dla Nordlingów. No tak. Chyba Królestw Radoida, bo Temeri i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Jo! Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Właśnie, ja o tym wtedy mówiłem rano, że... Właśnie, kurde. Mówiłem rano, że ja jestem ateistą i ja jakoś chcę mi się żyć. Ja w nic nie wierzę i heja. No, wierzę tylko w to, że JJ Joker wróci. Jedziemy? You know what I mean. Na pomoc! Na pomoc! Teraz filmidło trzeba pogapić się. No przykro mi, że nie będę miał takiej reakcji jak trzeba, bo już to widziałem dzisiaj, ale... Jaki piękny gryf, no. Cudowny. Spokojnie, pomożemy ci, jak ci było tam na imię. Bran, tak? Bram, tak, Bram, Bram. No, Bram. Jakiś czas temu to już robiłem, nie? Także już nie pamiętam. Wiecie, dzisiaj rano przechodziłem to, a już nie pamiętam, jak tamten gość miał na imię, no. I tu się śmiałem, że zabrał konia. Konia podpierdolił, no. Poleciał? Bram. Poleciał. Spoko. Możesz wyjść. Spoko, Bram, możesz wyjść. Kupcze. No bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jakbyś miał szczęście. Miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. aha. To mnie dalej rozwala. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? No pewnie. Ja wybrałem dzisiaj rano pierwszą opcję, ale myślę, że... Parę koron zawsze się przyda. Tylko Mieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nilfgaardczycy. Część towaru zabrali, a teraz to... Macie. 50 koron. To dużo dosyć. Nie najgorzej. To z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Na swoim sejwie mam 3000. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Ubrana jest w czerni biel, tak, w ogóle. Pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Czerni biel, długie włosy, fiołkowe oczy, mokry od łez. Widziałeś taką? Widziałeś taką? Nie, ale... Karczma. Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiedzieć. Mówiłem, że dzisiaj to rano robię, nie? Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz? Prosto. Z piwniczki. A co to jest piwniczka? Z piwniczki. A, tu rano mówiłem, że tata pewnie też by się napił. Płotek! Jedziemy, Płotek! Jedź, Płotek! Nie wiem, czy to jest bardzo głośno, czy mniej głośno. Będę musiał
sprawdzić jeszcze ustawienia gry, czy jest dobrze, czy nie, bo ostatni odcinek gra była za głośno, a ja byłem za cicho. Ecie, jeszcze muszę sprawdzić parę detali. Teraz jak już się dobrze nagrywa, to mogę przejść na 1080p nawet. Chociaż nie, jeszcze nie. Jak będę miał nową kartę i procesor, to się przestawię na 1080p. Mhm. A teraz słuchamy i oglądamy. Temeria czy Nilfgaard? Oto jest pytanie. Ja tam chyba wolę Temerię. O, temerskie lilie widzę. Temerię wolę czy Nilfgaard? Szczerze jeszcze nie wiem. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. Te? Spoko, mogą cię zabić. Szczerze mówiąc, to ja na moim oryginalnym sobie nie zajmowałem się tym w ogóle, co jest lepsze albo po której stronie będę. Tu mogę się w zasadzie trochę pomyśleć o tym. Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Nawet Triss Merigold mi nie zależało i obcięli jej wszystkie paznokcie. Taki jestem zły. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ale tutaj może inaczej zrobię. Nie wiem. Co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Zobaczymy potem. Zresztą ja tę serię będę długo robić, bo czasu nie będę miał, więc. Biedna bestia. Zresztą słuchajcie, dra. Mało powiedziane, biedną Lenę tak poszła. Lag. Mówię to, żebyście sami nie myśleli, że wy macie. Że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. Wódeczka. Żytnia miała być. A może wódeczka to też żytnia? A wy też się czegoś napijecie? Może. Pokaż to i pokaż mi swoje towary. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Szynkwas. Głupia nazwa. Sprzedam ci moje śmieci, o ile mogę. Nie mogę. Szkoda. Ale rupie cię mogę sprzedać. Manekin do ćwiczeń. No dobra. Jak najbardziej, w tej rozrywce będę się nas zajmował gwintem. I kupię też alkahes, bo się przyda. I krasnoludzki spiritus. Rzecz na to mnie już nie stać za bardzo. Oj. Co to? To mi się nie przyda. No i tyle. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera... Lag! Przepraszam, nie wiem, coś mi po chipsach jakoś dziwnie bierze. Na kaszel. Z strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem. Ganter Odim! Rano go też zauważyłem. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Diabeł. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Spoko. Dzięki, to wszystko. Ganter Odim. Pan Lusterko. Wiem, bo rano z nim gadałem, dlatego.
Pamiętam. Mości Wiedźmini, a może wy byście gry... Gryfa ubyć, karanie boskie z nim mamy. A Rada tego nie mówiła chyba. Karanie boskie z nim mamy. Wpierw tylko bydło z pól porywał, ale ostatnio jakoś w ludzkim mięsie posmakował. Strach z chałupy wyjść. Tego rano nie było. Jak nam kto zapłaci, nie mówię nie. Już trochę posmutniała. Jak nam kto zapłaci, to pewnie. Nazbiera się szakłaku. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. O, Wesemir jeszcze jest mocny. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Nie, to w ogóle jest ciężkie. Wyglądając, mając dwa miecze, piękną zbroję, białe włosy i medalion wilka. To bardzo, bardzo proste, nie zwracać uwagi. A my szukamy spokoju. A w ogóle mam naklejkę na ścianie z wilkiem. Nie? Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach. Bo se kupiłem przecież Wiedźmina na płycie. Ale już. Zawsze trochę ekspa będzie, nie? Ubrana w czerni biel. Jak ta będzie dostępna, to będę używał. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Hajnie. Ale też w Gwinta grałem. I wygrałem pierwszy raz w życiu. Fajnie, nie? Jakie lagi są, ja nie mogę. Dobrze, że będę miał nowy procesor i kartę graficzną. To mi naprawdę ulepszy komputer, bo teraz mam dwurdzeniowy procesor, a będę miał czterordzeniowy, więc będzie lepiej. Poza tym, że ten komputer już ma 4 lata chyba. Coś... Jeszcze raz. Są 4 fakcje. Że co? Fakcje? Tracimy, a nie frakcje? Prędzej ziemia zacznie krążyć w ogóle. No też się z tego śmiałem. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gale. Znaczy, że on już umie zasady. Nadzwyczajny z Akademii Oxenfurt. Chociaż to był 1270 coś Gera. Tam chyba. Wiedźmin, zwyczajny z Rivi. Zwyczajny. Szukam pewnej kobiety. Włosy ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska... Broda mi rośnie. Kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Chodzi o Geralta oczywiście. Znaczy mi też rośnie broda, ale... On ma więcej brody niż ja. Za to ostatnie ręczy osoby... To się ciachłem ostatnio. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Trochę. Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Klechdy? Czy to znacie? Bywaj. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w Gwinta? Nie. Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? Mam czas. No to jak będzie? Zagrajmy. Ja mam kupę czasu. W sumie czemu nie? Około 70 lat życia jeszcze mi zostało. Już ci tłumaczę zasady. Mniej więcej. Dobra, kupiłem kupę kart, więc mogę wszystko to wyposażyć. Karty specjalne 9 na 10. Jedziemy. Już nie wiem w zasadzie, jak to się gra, ale dobra. No. Da to mam kart dużo.
To mi się nie przyda. O, Keira. Ale Keira na przykład inaczej wygląda. Co by tu oddać? Tego tu. Dużo mam tych. Poruszać minka. Wrimde. Czy coś? Twój ruch. Znaczy mój ruch. To ja dam. Wes. Znam ją, chociaż słabo. Pierwszą rundę bym chętnie oddał. Poddał, znaczy się. Tu mam cztery rzeczy na ostatnie pole. Ja tą rundę poddam. Tak, jedną kartę, dwie karty. Jedną kartę straciłem, a mam cztery. Jego ruch. Tego nie widziałem nigdy. Przeciwnik spasował. No to jest spoko. Też spasuje. Nie ma co marnować więcej kart. Fajnie. Dobra. Jedziemy z grubej rury na start. Ulewny deszcz. Nie dobrze. Mój ruch. Keira! Jedziesz. Zdecydowanie lepiej mi idzie niż on. Niż jemu. Co za debil ze mnie. Pozbawiłem się takich dobrych rzeczy, ja nie mogę. To było głupie. Jak gówno we worku z pieskiem. Ale i tak wygrałem. Bo ja się jeszcze nie znam na gwincie. Tak. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Bo kart miałem więcej. Jakbyś kiedyś był w Oksanie, rano mi lepiej poszło. Zagrać z prawdziwym mistrzem, a nie miałem tyle kart. Pytaj o Stiepana. Niby prosty karczmasz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Spoko. Dostanę nowe zadanie może albo coś? Zapytaj podróżnych o Yennefer z Wengerbergu. Zoltan Chivaj. Nowy przedmiot. Ej. Ha. Zoltan! Elo, witaj w mojej ekipie. Mam dwa czyste niebo.
Gęste nieba, znaczy się. Zoltan jest potworem? Ciekawe, Foltest, Król Temerii. To się przyda. No dobra. Nie wiem, jak ten gwint działa do końca, ale... Ale! Szukam kobiety. Jak wszyscy? Ganderodim! Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni. On wszystko wie. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Dobra, napiję się, niech ci będzie. Napiję się. Możemy przejść. Następny odcinek będzie lepszy. Yennefer z Wengerberg. Tak. Nie będę się już pytał, kim on jest, bo... Nie powiedziałem, jak ma na imię. Bo rano słyszałem. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Kim mam się... Skąd znasz Yennefer? Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza. Od Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Ha, ha, ha. Na samego Geralta. Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie, twoja sprawa. Rano użyłem tego drugiego, więc... Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła. Łe. Kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Jesteś. Jesteś diabłem. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Na pewno. I jeszcze się spotkamy. Dobra, trzeba kończyć. Trzeba kończyć. Już sobie wypijesz? Mhm. To wy
wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Będą się lać. Nie zostanę tu na długo. Może i nie, a może zostaniesz tu na zawsze. Dwie piędzie pod ziemią. Wolałbym dostać expa, ale trudno już. Myślałem, że nie będę musiał się z nimi bić jednak. Ale jak widać muszę. Możesz już. Kurde, jak to przeszkadza, ja nie mogę. Jakby co, nie mogę wyciągnąć miecza. Chłodka! Nie przeszkadzaj Geraltowi. Miło było poznać. Okradłbym was, ale nie mogę. Szkoda. Dobra, to tyle na ten odcinek. Topisz grę. Bez Jagrest. Co to jest to tutaj? Ja nie wiem. To tu, o to. To jest dla mnie ciekawy rzecz, bo nie wiem co to jest w zasadzie. A, powiedzcie mi co mam iść, bo ja nie wiem. A rano się pytałem, ale odcinek się nie nagrał. No. Butelecka. No, także to tyle na ten odcinek. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, coś nowego się zacznie i na razie, cześć. Jeszcze coś do powiedzenia mam, czy nie? Nie, chyba nie. To tyle. Cześć.